Cześć, z tej strony Smart Pro i dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z gry Stardew Valley. Dzisiaj jak widzicie mamy pierwszy dzień lata, no i pewnie poznajecie muzyczkę, ci którzy oglądali poprzedni odcinek, jak się pokazałem talentowo muzycznie pod koniec tej, pod koniec właśnie tego odcinka poprzedniego. No i jak widzicie, tak, mamy pierwszy dzień lata, moja ulubiona muzyka znowu w tle leci. Mamy do zrobienia dzisiaj parę rzeczy, nawet sporo, bo mamy 8700 złota. I słuchajcie, wy już wiecie, po co mi to złoto jest, ja tylko jeszcze mikrofon spróbuję dostosować, bo... Kurde, wszystko jest git przed nagrywaniem, a teraz... O, dobra, teraz jest git. No co? Zobaczymy, co się stanie dzisiaj. Jutro będzie słonecznie jeszcze, dobra. Dzisiaj neutralne duchy. No, trzeba się będzie przyzwyczaić znowu muzyką. Teraz słuchajcie. Jest o wiele głośniejsza niż wiosenna, to widać. No i patrzcie, wszystko pouschnęło. Uschnęło wszystko, tyle, koniec. Wszystko się skończyło. No to co, wystarczy tutaj parę porządków porobić, bo... Oczywiście jak przychodzi inna pora roku, to się trochę zasypia teren. No to co? My tutaj mamy, Seals mamy cały zapełniony pewnie, no wiadomo. Mamy tutaj to, ale tego na razie sobie nie walniemy, nie damy rady. Tutaj mamy kamienie, to można je sobie potekować. Kolejny kamień, kolejne drewno. No to słuchajcie, wiecie, chcę zrobić porządek, żebyśmy mieli miejsce na sadzenie tego wszystkiego. Bo przyda się. Będziemy sadzić może i nawet więcej w tej porze roku. No i ciekawe, czy przyspieszenie będzie. Bo myślę, że całkiem długo to mi może zająć to podlewanie. Słuchajcie, nie będziemy się też nudzić, że nie wiem, nic nie będę mówiła, ja tu będę szr, podlewał i szr. A tu nie będę nic mówił, dlatego chyba przyspieszenie powróci. Zobaczymy. No i tak, mamy strach na wróble. Ja od razu, żeby było symetrycznie, bo jak ja wiecie, ja jestem dokładny strasznie. Chcę, żeby to wszystko było na środku. No i tak, schowam parę rzeczy tutaj. A, Krzysiek jeszcze musi być pogłaskany. I tak, Flores Marta, do ciebie tutaj wiadomość, nalewam mu wody. Może być dumna. Z czego dumna? To ja gadam. Czekajcie, tutaj powkładam, o, właśnie te rzeczy. Aha, z tym nie musimy już iść, tak? Aha, no to dobra, no to wpakuj to tutaj. I węgiel do innej skrzynki tutaj. I idziemy po nasiona, słuchajcie. Ja zawsze nienawidzę kupować nasion na pierwszy dzień ten. Że w sumie lubię, wiecie, dosadzić i to wszystko. Ale nie lubię tego rozplanowywać, słuchajcie, bo to jest dosyć... Jak kupisz to, to później nie wiadomo, ile ci starczy, kurde, na to. Jak zrobisz tamto, to nie starczy na to. I wieczny problem jest z tym. No, ale myślę, że damy sobie radę. I znowu, ej, wlazłem do miasta, a tutaj letnia muzyka. Myślałem, że się muzyka miastowa odpali. Ale dobra, i patrzcie, nowy kalendarz wskoczył. Mamy tak, 4 urodziny Jas, 8 Gasa, 10 Maru. 11 jest festiwal Luau. Dlatego znowu, albo zrobię 2 dni w jednym odcinku, chociaż wątpię w to, bo mi się jeszcze to nie podoba. Już i tak popsułem systematyczność, bo macie teraz 28 odcinek, a jest pierwszy dzień lata, także 29 powinien być. No ale no niestety popsułem w jednym dniu i szkoda. 13, Alex, 17 ten sam ma. Demetrius 19 i 24 Willi. I na koniec pory roku jest Dance of the Moonlight Jellies. Tutaj akurat ten festiwal występuje tak w godzinach wieczornych. 10 PM chyba. Dlatego będziemy mieli cały dzień, także nie będę musiał zrobić 2 odcinków. Pani Marni tutaj, nie wiem co ona robi nawet. W ogóle mamy z nią tylko jedno serduszko, także szkoda wam powiem. Nie, w ogóle chyba nie mamy. Czekajcie, bo nie patrzyłem za dobrze. No, w ogóle ani jednego nie mamy.
Szkoda, bo chyba za długo nas poprosi Luis, żebyśmy znaleźli jego portki, które zostawił tam u niej. Nie wiem, ja tam nie wnikam w to, jak one się tam znalazły, ale okej. Okay. Ojoj, miałem szczęście, słuchajcie, nie? Wylas centralnie. W sam czas chyba, kurde, nawet to zrobiłem. Robiłem się. O! Scenka! Z Aleksem. No, jak dotąd jeszcze nie było. Cześć. Jesteś Smart Pro, prawda? Po prostu... Jak to powiedzieć? I'm just... doceniam tą dzisiejszą pogodę. Hey, go long. He? A, oddal się. Ojoj. Piłeczka. Nice try. Dobry strzał. Chcę być pierwszym profesjonalnym glintbolem, playerem, nie wiem co to znaczy, ze Stardew Valley. There's no doubt in my mind. Nie wiem co to znaczy. I already did to in my school. Team to the regional playoffs. No, z tym Zuzu City. To jest, słuchajcie, inna cywilizacja kompletnie. White. I believe in you. Wow, you're really arrogant. nie no, wierzymy go. Oczywiście. Thanks, Smart Pro. Zapamiętam to. No i dobra. Skończyło się. Aha, i on tu jest. Cały czas, dobra. Mamy Rainbow Shell, słuchajcie. To jest dosyć spoko rzecz. Powiem wam, że to jest dosyć dużo warte. Ile to jest warte? 450, 370... Puh, kurde. Przepraszam, jak was oplułem, czy coś. Nie wiem, uszy wam odpadły. U mnie to trochę tak zabrzmiało. I słuchajcie, dzisiaj jestem trochę też podekscytowany inną rzeczą. Bo wy to widzicie 31 marca. Czyli no... jutro. Ja to nagrałam 30 marca. A jak wiecie, 30 marca ma się pojawić druga część DLC, można by było tak powiedzieć, do The Long Dark. No oczywiście ja wiernie wyczekuję. Jest godzina, słuchajcie, u mnie teraz 15:41. Dlatego ponoć, to są tylko moje takie dopiski, teraz ponoć musi być u nich w Kanadzie, bo ten dodatek ma wyjść chyba o 10 AM, przepraszam, u nich. To u nich będzie 10 rano, a u nas chyba będzie 16, dlatego teraz musi być u nich 9:42. Kurde, zobaczymy. Zobaczymy, czy się nic nie pomyliłem i jak nagram ten odcinek zaraz, to czy nie będą jakieś informacje. Czy filmik nagrany, zobaczymy. No słuchajcie, mam nadzieję, chociaż nie wiem jak to ze mną jest. Ja słuchajcie, dosyć bardzo lubię tą grę. No tylko zaraz, słuchajcie, no talentu do nagrywania jej to nie mam za bardzo. Bo słuchajcie, ja nie wiem, ja jakoś wolę w tą grę grać poza kamerą. Słuchajcie, ja wolę w tą grę akurat grać, tak wiecie, indywidualnie, bo to słuchajcie, survivalu nie ma za bardzo co robić. Wiem, że paru youtuberów teraz właśnie prowadzi swoją serię. No i przede wszystkim też na interloperze. Jeszcze tym diggerem. Właśnie ten digger musimy jeszcze zmienić, bo w poprzednim odcinku to Kadorga była. No właśnie, robił serię z interlopera, nie? A ja, żeby nie ryzykować jeszcze, wiecie, to wziąłem sobie trapera, zrobiłem save. Ja już tam mam chyba na nim 50 dni, dlaczego zaczyna się klaustrofobia. Od 50 dnia chyba, z tego co pamiętam, się zaczyna, to no zobaczymy. Ale mam jakieś doświadczenie, bo grałem chyba z 40 dni, albo 50 na interloperze. No i wiecie, traper jest mniej chyba taki, wiecie, ciekawszy niż interloper, bo tam się więcej dzieje. Nie wiem, kurde, z góry ci wyjdzie miś, o i cię zabije, tyle, koniec.
A ja tam, wiecie, to jest takie luźne granie po prostu, dlatego no tak, my tutaj już nie gadamy o innych rzeczach. I mam do zrobienia to, że musimy kupić nasiona. Ja bym podejrzewał tak, że ja bym wszystko na razie kupił poza bluebersami, bo tego jak najwięcej wychodzi zawsze, dlatego... No wiecie, i poza może melonami, ale to zobaczymy. Potato seeds myślę, że... Słuchajcie... 5? Dobra, 10 niech będzie. Ten odcinek będzie albo dla was smutny, albo ciekawy, bo niektórzy lubią takie rzeczy, niektórzy nie. Niektórzy bardziej wolą na przykład, nie wiem, eksplorację. Myślę, że każdych takich rzeczy po 10 sobie po prostu kupimy. Radisz... powiem wam, że to jest w ogóle chyba niepotrzebne do niczego. Poppy... jakbykolwiek nie patrzeć, jest to za 100 zł jedna sztuka. Ale... no właśnie, to ale. Ale Penny to lubi. A my się oczywiście staramy o Penny. I w jesieni, chyba 3 dnia jesieni, będzie miał urodziny. Dlatego ja się zastanawiam, czy by na przykład, nie wiem... Kupić jednego na tę urodziny? Niech będzie miała. Dobra, mamy jeden ten wyjątkowy dla niej. Spangle Seeds to jest też taki kwiatek, który lubi Caroline chyba tylko. Dlatego ja bym sobie go też wziął, nie wiem, może z 3 sztuki, bo nie tańszy już. Hopsy. Hopsy też są dosyć spoką rzeczą. I z hopsami bym, słuchajcie, trochę zaszalał. 3, 4, 5, 6, 7. Obliczam tutaj, bo chcę zrobić taką komorę. Także tak, 2 razy 7 to jest 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak, także będzie git. Także teraz albo bierzemy. Kurde. 21 albo 14. Chciałem zrobić 2 komory albo 3 z takim hopsem. Dlatego. Zobaczymy, ile to wyjdzie. Za 14 jest tyle. Dobra. Oj. Czekajcie, mogę to... O, mogę sprzedać. Dobra. To jest git. To jest git, że można sobie sprzedać. I prawie bym kliknął lewym przyciskiem, bym wszystko sprzedał. Ale nieważne. I mamy korn. Korn jest też spoko. On oczywiście też będzie rósł przez jesień, bo tu widzicie... rośnie w ten, w summer i fall. Dlatego... No i 14 dni dojrzewa, no ale no to wiecie. Będą z tego później korzyści, dlatego ja bym sobie tej kukurydzy wziął może też 10. Kurde, obawiam się, że zaszaleję. To też musimy wziąć, także ja bym sobie wezmę 2 sztuki tego. No i teraz tak, największy problem odwieczny. Mamy w skrzyni 9 melonów, dlatego tak. Osiemnaście. To wyjdą 2. I w skrzyni mamy jeszcze 9, także będą 3 komory. I teraz bluberysy. To jest moja słabość w lecie. Kurde. A, no i teraz mnie zastanawia. Bo trochę nam zabraknie pieniędzy, jeżeli tyle aż kupimy. Dobra. No nie wiem, jak my to przeżyjemy, ale zostało nam 362 zł. Dlatego... no... nie wiem. Nie wiem, co my zrobimy. Może będziemy, kurde, coś robić, czy co? Ryby będziemy łowić. W sumie też to jest dobry pomysł, nie? Jak pamiętacie, ja na rybach zarabiałam na początku gry, nie wiem, z 2000. Dlatego to jest dosyć spoko zysk z tego wszystkiego. I to możemy sobie sprzedać te szele, to też. To już będzie parę złotych z tego. No to fajnie. To sobie zostawimy. No i teraz tak. Kurde. Zastanawiam się, ja tutaj nie jestem specem od takich spraw, bo tu kto inny tutaj, możemy powiedzieć, przemawia do tej sytuacji. Ja wiem, że ta osoba teraz ogląda ten odcinek w tej chwili. Dlatego ja, słuchajcie, nie wiem, jakbym to zrobił. Ja bym to zrobił tak. Może tak. I tutaj będą najpierw tak. Tutaj będą najpierw rosły melony. Może być, tak. Chociaż, kurde, źle zrobiłem.
Chociaż, czekaj, zobaczymy, czy w ogóle mamy na to, o czym ja myślę. Chcę zrobić nawóz. Damy radę, chyba, tak? Ile z tego wyjdzie? 84. Ale tak już nie poprawimy. Nie da się pod spód już dać, jak zasieliśmy, nie? O, nie. Da się. Ej, to jestem zdziwiony. Ej, no pewno. No, jestem już szczęśliwszy. Szczęśliwszy jestem, bo kurde, udało się jednak. To teraz tak, kolejny odstęp. Ja tutaj dążę do tego, że ten duży melon mi wyrósł. Jeżeli nie wiecie, bo tak, są takie właśnie warzywa i owoce, które mogą takie wielkie urosnąć. I z jednej sztuki tutaj sadzę 9, ale może z tego wypaść 15. To jest zawsze 5 dodatkowych. Nie, 5, czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6! Aż bym źle policzył, dobra. Przepraszam, że ja tutaj zamulam strasznie, no ale słuchajcie, no wiecie, że to nie jest moja mocna strona. Stardew Valley. To kopanie tam wszystkiego i sianie. Tak jak mówiłem, kto inny jest od tego tutaj specem. Ale dobra. Mam nadzieję, że ta osoba się teraz nie śmieje ze mnie. Ale dobra, myślę, że całkiem spoko akurat melony wyszły, bo myślę, że dają radę. 12 dni będą rosły, dlatego to wyrośnie 13 lat, ten. Jak będzie 13 w lato, to wyrosną. No i teraz reszta. Ajajaj. Jeszcze Starfruit do zasadzenia nam został. My go dostaliśmy od muzeum. On też. On z kolei wyrośnie 14 w lato. To jego sobie w ogóle tutaj może posadzimy. I jeszcze jedna rzecz. No i kurde, już popsułem. Bo. Chyba, że tutaj będzie środek naszej farmy. To dalej jeszcze tutaj utrzymuje się. No to dobra. To jest ochronione. Także teraz tak. Zasadzimy może sobie tutaj przy domu. Może takie coś? Dobra. Niech będzie. Kwiatki tutaj będą rosły. Hopsy to jest w ogóle już kurde inna rzecz. Trzeba będzie zrobić nowy strach na wróble. Bo no, nie będę wsadzał tam w środek całej kurde konstrukcji. Bo to by było źle wyglądać. Po jakiemu ja mówię? Czekajcie. Drewna trzeba było 25 czy 50? 50. A fiber 20 tylko, dobra. Także dawajcie i jeden węgiel. I mamy drugi strach na wróble. A powiem wam, że tego to się nie spodziewałem, że takie plany tu będą się działy. No zobaczymy. Mamy Rare Crow. Scarecrow, nie Rare Crow. Dobra, i teraz tak. Gdzie się kończy ochranianie tego? Kończy się tutaj, tak? No to słuchajcie, ja bym go postawił gdzieś tutaj może. Jak najbardziej z boku ja bym go postawił tutaj. I on, widzicie, zapełnia cały ten obszar. I teraz tak, robimy komory... oczywiście komory gazowe to zabrzmiało trochę, jakbyśmy robili, ale... Przemilczmy to. Patrzcie, sadzimy teraz sobie właśnie tutaj hopsy. I nawet nie wiem, czy ich sobie nie nawozimy. Chociaż nie, zostawimy na ważniejsze sprawy, bo mamy jeszcze do nawożenia kukurydzę i blueberrysy, żeby były lepszej jakości oczywiście. Aha, woda się skończyła, ale jest blisko do wody, na szczęście. Dobra. I teraz kolejna komora gazowa. Ja się tak śmieję, tylko wiecie. Dobra. Kolejna komora będzie być może tutaj. Chyba zmieści się, nie? Może być tak obok. Nie, lisy z paprze chyba. Kurde. Jak będzie, to tak. Chyba da radę, nie wiem. Wszystko wyjdzie. Okej. Okay. Chyba zdaje się na razie działać to wszystko. Dlatego ja jestem zadowolony. No i kolejna, ostatnia grządka to będzie oczywiście też tutaj. I to będzie... jak zrobione? Tutaj będzie tak zrobione. Dobra. Tutaj usuniemy. I
tutaj sadzimy znowu hopsy i słuchajcie, jest już 7 PM. Dlatego no dzisiaj samo sianie było i nie wiem, czy nam na wszystko wystarczy czasu. No dobra, no i wiecie, komorga są porobione. Teraz tak, teraz zboże. Zboże sobie posiejemy gdzieś tutaj, w odległe lądy. Strach na wróble będzie działał? Będzie działał, także my sobie posadzimy siano tutaj. Dobra. Dobra. Teraz sadzonko. Podlewanko. No i kurde, zostało nam jeszcze parę rzeczy. Pomidory, papryki, bluberysy. Nie, chyba raczej nie damy rady za wszystkiego posadzić, bo... No, na upartego może by się dało, ale bym nie poszedł spać. I by były problemy później tylko. Dlatego kurde. Czekajcie, tutaj jeszcze tomato, potato. Dobra. Aha, już energia zaczyna pluskać. Coraz niebezpieczniej się robi. Z tutaj... tego filcnaka trzeba zjeść nawet. Emergency. Emergency potrawa. Zostały nam tak, kukurydza, słonecznik. O, słonecznik to tutaj niech będzie też zasiany, bo on nie jest też aż taki ważny w tej roli. Dobra, no i kurde, teraz się zaczyna. Blueberrysów nie wiem, czy zdążymy, słuchajcie. Obawiam się z tego strasznie. Natomiast kukurydzę może byśmy zasadzili. I to by było rosło na przykład tutaj może. Kurde. Tutaj? Czekajcie. Myli mnie to strasznie. Oto to, takie dziwne. Dlatego tak, czy tu jest... Tak, także teraz robimy tak. I tutaj będzie kukurydza i kukurydzę nawozimy, bo kukurydza jest potrzebna, pokażę wam nawet. Do quality crops. Tutaj mamy korn. 5 sztuk złotych. A nawóz podwyższa jakość tych przedmiotów. Dlatego czeka nas spora robota. Sadzimy. 14 dni będzie rosła. Ale ona jest, słuchajcie, odnawialna. Dlatego jeżeli wyrośnie pierwsza sztuka, pierwsza tura, to wyrośnie i kurde, nie wiem, może z 15 kolejnych tur. Albo i więcej. Dobra. No i teraz, jeżeli tu rosną już tomato. Tutaj sięga strach na wróble jeszcze. Jestem tego przekonany. Także tutaj będzie kolejne. Dobra. Tutaj będą papryki sobie rosły. I tutaj będzie też do góry taki dzyndzel. Niech będzie. Dobra, jest? Dobrze, słuchajcie. No, ocenić to możecie na 1 na 10, ale mi zależy już tylko na tym, żeby to jeszcze dzisiaj zasiać. No i blueberrysy. I teraz się zrobił wielki problem. Bo przede wszystkim starczy mi nawozu? Starczy mi nawozu, to jest jedna sprawa. Załatwiona. Teraz, żeby to dobrze jakoś zrobić, żeby sięgało miejsce. Ja bym sprawdził, dokąd to sięga. No, dosyć mało to sięga. Czyżbyśmy musieli zrobić trzeci na ten strach na wróble? Nie każcie mi nawet tego zrobić, nie? No, ale chyba musimy, nie mamy wyboru, nie? Także niestety. Mam nadzieję, że chociaż damy radę te blueberrysy już posadzić i będzie święty spokój, bo już po prostu mnie mydli, jak to wszystko sadzę. Można było powiedzieć nawet tak. I teraz tak, kończy się tutaj rząd tego strachu na wróble, to tutaj będzie stał kolejny. One w ogóle wszystkie w linii sproste, tak, dobra. To już jutro będziemy sprawdzać bez przesady. Dobra. No i teraz sianie. Zaczyna najpierw kopanie dołków i energia pluska. Dlatego znowu trzeba jeść. No i zobaczymy. Zobaczymy, bo ja jestem tego bardzo ciekawy. Jak to wyjdzie? To ja mam taki zamiar, żeby zrobić właśnie takie koło. Taki taką obręcz wokół tego stracha na wróble.
Posadzimy tyle, ile się da na razie. Jeszcze na chwilę będziemy nawozić teraz. O! Aha, i 6 nam zostało, także. Dobra. Czy tutaj jest miejsce? Dobra, będzie z takim czubkiem, jak tam przy innych roślinach było. Dobra. Okej. Kurde, nie zdążę podlać. O nie, teraz dobra, ja już mam po prostu w nosie to, czy mi się uda przespać, czy nie. Teraz dla mnie jest teraz ważne, żeby wszystko podlać, że jedno koślawo nie wyrosło, a drugie za 500 dni dopiero. No to... O nie. Wszystko na złość idzie. Kurde, trzeba... To ja mówię. Szybkie ruchy po prostu trzeba. Dobra. Szybko. Jeszcze tutaj. I wszystko, wszystko! Do widzenia. Szybko, szybko, może nie zaśniesz. Dobra. Ale w domu, to się liczy. O! Daliśmy radę, słuchajcie. Ja już mam dość tego dnia. Chyba. No i patrzcie, 1000 zł nam się zwróciło. Z plaży. O. Moje czasy, co... Pozdro dla kumatych. Ja te filmy już chyba usunę, co mówiłem, blaże. O, i jutro będzie ta, Thunderstorm. Także jutro mamy szansę na złapanie Shada. Chyba. Nie wiem, czy on tylko w sam deszcz nie występuje. Czy burza też się zalicza. No i patrzcie, jak to wszystko kwitnie ładnie, pięknie. Teraz będziemy się tylko męczyć do 5 PM pewnie. Żeby to wszystko popodlewać jutro. No ale co, jestem przynajmniej zadowolona, że jakoś fajnie w miarę mi się to udało tutaj... Nie wiem, sami ocencie, czy mi się dobrze udało to rozprowadzić, czy po prostu jakieś pierdoły gadam. Pierdoły. No ale co, ja byłem Smart Pro. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście wiecie, co robić. No ja was się tutaj żegnam. Mam nadzieję, że nie będzie to katorga z podlewaniem tego wszystkiego. No i pozdro dla moderatorki, która jest specem w tej sprawie. Mam nadzieję, że dobrze oceni rozkład roślin. Jeszcze tutaj pokażę dla niej. No nie miałem innego wyboru, musiałem 2 strachy na wróble kolejne dorobić. I te hopsy mi się komory też podobają. No to no co, ja byłem Smart Pro i ja się z wami żegnam. Pa, pa, a. Dobra, pa.